Zastanawiacie się pewnie, po co was tutaj zebrałem. Mam dla was krótką recenzję. Dziś mam dla was Shattered Hope, czyli przygodę wprowadzającą do świata 40 tysięcy do Dark Heresy. Nie mam jej w formie fizycznej, dlatego że została wydana cyfrowo i link do niej znajdziecie w opisie tego filmu. Napisał ją wielokrotnie nagradzany Robert Schwalb albo Schwalb. Był autorem lub współautorem wielu publikacji RPG-owych, na przykład Dzieci Rogatego Szczura do Warhammera, piąta edycja D&D oraz Pieśń Lodu i Ognia. Przygodę uznaję za bardzo dobre wprowadzenie do Warhammera 40 tysięcy. Wasi akolici lecą na planetę Seferis Secundus w sektorze Calixis. Tam prowadzą śledztwo, dlaczego zaginęło kilka oddziałów Gwardii Imperialnej podczas tłumienia rebelii górników. Uznaję tę przygodę za doskonałą dla osób, które nie grały w Dark Heresy, ponieważ pokazuje klimat, trud i brud tego świata, ale także dowiecie się, czym tak naprawdę jest Gwardia Imperialna i z jakimi problemami boryka się na co dzień. Na końcu scenariusza znajdziecie czterech gotowych akolitów, więc nie potrzebujecie podręcznika głównego. Wasz mistrz gry nie będzie miał żadnych problemów z przeprowadzeniem tej przygody, ponieważ została tak napisana, żeby właśnie niedoświadczony mógł sobie z nią poradzić. Pod warunkiem, że zna język angielski, ponieważ przygoda nie została wydana w języku polskim. Niestety. Jeśli nie graliście w 40, albo graliście i chcecie poczuć więcej jej klimatu, wyślijcie ten filmik swojemu mistrzowi gry, niech wam tę przygodę poprowadzi. A teraz zostawcie mnie z nim, ponieważ w dalszej części mam kilka porad specjalnie dla niego, więc będą spoilery. Mistrzowie gry, skoro gracze mamy już odsuniętych, powiem wam, że tę przygodę prowadziłem wielokrotnie na różnych konwentach. Jest bardzo prosta, liniowa i po wstępnym śledztwie, które polega na porozmawianiu z kilkoma gwardzistami, komisarzem i górnikami, właściwie chodzi o zejście do kopalni i dojście na sam jej koniec. Po drodze są mutanci, nieco walki i poszlaki, że działo się tutaj coś złego. Na samym końcu w jednej komnacie znajduje się wielki kamień antytezy, z którego wychodzi siewca zarazy, czyli demon Nurgla. Jest strzelanina, jest chodzenie po ciemnych korytarzach, ale tak naprawdę zwracam uwagę na ten klimat początku i on jest na tyle istotny, że warto sięgnąć po tę przygodę. Bohaterowie graczy lądują desantowcem, rozglądają się po okolicy, oceniają zgliszcza i zniszczenie po tłumieniu buntu górników przez Gwardię Imperialną i dokonują rozmów z kilkoma bardzo ciekawymi postaciami, jak na przykład sierżant ze szwankującą biomechaniczną ręką, czy bardzo twardy komisarz. Uwaga pierwsza, pod koniec kopalni jest test na spostrzegawczość, którego sukces oznacza, że bohaterowie widzą różowe światło dochodzące z samego końca. Ile razy tego nie prowadziłem, komuś ten test się udawał i bohaterowie omijali kilka komnat i lecili na sam koniec. Omijali tym samym kilka ciekawych spotkań i jeśli chcesz, żeby jednak sprawdzili wszystkie korytarze kopalni i macie jeszcze czas na dokończenie tej przygody, dobrze jest zignorować ten test i pozwolić, żeby dotarli do ostatniej komnaty, po prostu na samym końcu. Uwaga druga, jeśli planujesz prowadzić postacie, które są zawarte w scenariuszu, nie dawaj absolutnie na koniec siewcy zarazy z podręcznika głównego do Dark Heresy, do drugiej edycji. Jest zdecydowanie zbyt trudny dla początkujących postaci i może ich po prostu wszystkich wybić. Uwaga trzecia, jeśli nie planujesz kontynuacji tymi postaciami i traktujesz spotkanie z tym scenariuszem jako jednostrzał, daj im siewce zarazy z podręcznika głównego do drugiej edycji Dark Heresy. Ja tak robiłem i albo uchodzili ledwo z życiem, albo ginęła połowa oddziału. W ten sposób pokazywałem, że walka z demonami chaosu nie jest prostym zadaniem i nie należy do niej podchodzić bez przygotowania. Trudność do przygotowania dla mistrzów gry oceniana bardzo niskie, jeśli znasz język angielski. Masz przygotowane nawet opisy do poszczególnych etapów. Nie da się prościej napisać scenariusza RPG. Morderczość dla postaci oceniam na niską. To jest wstęp, to jest dla początkujących postaci. Poza tym mają też punkty przeznaczenia, nie mogą poginąć od razu. No chyba, że na koniec tak się zdarzy. Złożoność dla postaci oceniona bardzo nisko. Tam nie ma gdzie pójść w bok. Mają pójść na koniec kopalni i rozwalić demona. Nawet nie ma co prowadzić śledztwa, ponieważ poszlaki i tak prowadzą do jednego niezmiennego zakończenia. Jeśli chodzi o hasztagi, jako pierwszy dam hashtag początkujący. Przygoda wprowadzająca do 40, nic dodać, nic ująć. Jako drugi daj hashtag liniowy. Bohaterowie idą od punktu A do punktu Z, na końcu jest rozwalenie demona i to tyle. Ostatni, najważniejszy, daje hashtag klimat, bo to o niego chodzi w tej całej przygodzie i dlatego jest warte sięgnięcia. I to tyle, jeśli chodzi o recenzję tej przygody. Link do jej bezpłatnego pobrania znajdziecie w opisie mojego filmu. Powodzenia!